Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak się szczęśliwie dla jednych, nieszczęśliwie dla drugich złożyło, że mamy możliwość w tym tygodniu uczestniczyć w drugim locie, a tylko dlatego, że po prostu oddział 074, a w ogóle cały chyba okręg gdański przełożył loty z wczorajsze wypuszczenie na dzisiaj, na poniedziałek, tak? Wczoraj, kiedy byliśmy u kolegi Weltorskiego, tym wspominaliśmy, że te warunki pogodowe tam też były ciężkie i mgła uniemożliwiła planowe wypuszczenie gołębi i były wypuszczone około godziny 9. Natomiast oddziały tutaj z okręgu gdańskiego się zdecydowały na wypuszczenie gołębi dzisiaj, 30 maja o godzinie prawie 5:15. Może nie wszystkie oddziały, bo z tego co wiem, to oddział Nowe puścił wczoraj, cofnęli się na 300 km, a tak w ogóle to witam was koledzy. Właśnie chciałbym, przepraszam, bo u kolegi Andrzeja Walędziaka jesteśmy, ale ja myślę, że tego hodowcę akurat nie trzeba przedstawiać, a chcemy tutaj właśnie lot zarejestrować u niego dzisiaj, także on powie nam więcej o tym, co tu jak wygląda w oddziale rywalizacja, no i co się nie tutaj dzieje. Nie wiem, będzie co do rejestrowania, bo poszło 30 gołębi i gołębie były przygotowane na 500 km, dałem mało, stosunkowo mało do ilości, jaką tam lotuje. Miało być ciężko, ale wracając do tych anomalii pogodowych, które były w sobotę, niedzielę, to ja znam cztery przypadki oddziału naszego, tu oddziału w okręgu Gdańsk, że puścili gołębie. Wczoraj. Wczoraj i te loty by mieli raczej stosunkowo do tego, co jest w Polsce dla tych, którzy lecieli 500-ki, udane, bo oddział Nowe puścił 11:15, gołębie około 16:00. To taki generalnie kontaktuję się z moim kolegą, przyjacielem Krzysiem Gładykowskim. Bardzo dobrze kolega leci, Krzysztof. To dał 39 gołębi, na tą chwilę ma 37, na noc brakowało mu 5 gołębi. Czyli rano teraz doszły te kolejne? Rano te 3 gołąbuszki doszły, wczoraj naprawdę przyleciały mu dobrze. Wiem, że oddział Kwidzyn puścił, tutaj Malbork puścił, Elbląg. Ale też oni wypuszczali chyba trochę później, nie? Bo mówiłeś, że chyba około godziny 11, nie? To były tutaj, jeżeli chodzi o oddział Elbląg, Malbork, to oni mieli planowe loty z Polski, nie przekraczali granicy. Bo tu u nas była w Polsce pogoda, a oddział Nowe się cofnął do Frankfurtu z 500-ki, a Kwidzyn podobnie chyba do Słubic. Także te loty udane, bo też do Kwidzyna dzwoniłem do kolegi, jak tam, bo takie informacje, że nie mają gołębi, to jest, okazało się nieprawdą. Gołębie do okręgu Gdańsk, do oddziałów doleciały. Czego nie można powiedzieć, aż to jest przykre i smutne, że jednak to słońce, te upały dały się we znaki gołębiom w centralnej Polsce, w południowej Polsce. Duże straty, ogromne straty. Żal mi tych hodowców. Tutaj trzeba podziękować w sumie chyba naszemu zarządowi, że się zdecydowali nie puścić tych gołębi. Zawsze człowiek się na tą niedzielę czeka i chciałby, żeby te gołębie były puszczone, ale z tego co się słyszy, to jednak byłby to bardzo ciężki lot. Te decyzje właśnie odnośnie wypuszczenia są trudne i później, jak to mówią, sukces ma ojców wielu, a klęska jest sierotą, ale wiadomo, że no każdemu, czy to wypuszczający z tego oddziału, czy z innego, każdemu zależy, żeby jak najwięcej tych gołębi dotarło, żeby hodowcy byli zadowoleni. Po to mamy teraz te mapy pogodowe, satelitarne zdjęcia są, że można sobie dużo rzeczy przewidzieć, ale no też nie wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć i przewidzieć do końca, także dzisiaj tutaj w oddziale 074 Starogardański Kociewie planowany był lot na 500, ile? 550, a jaka miała być miejsce wypuszczenia? Gifhorn pierwszy raz. Leciliśmy tą miejscowość i zostało skrócone linę Neubrandenburg. Lecimy właściwie z oddziałem Tczew i Kościerzyna na jedną listę konkursową, bo 500-ki lecimy w rejonie z nimi. Wszystkie te oddziały się cofnęły do miejscowości Neubrandenburg i razem puścimy tutaj. Trzeba, jeżeli mówiliśmy o tym... To jest, przepraszam, 300 ile kilometrów będzie? 350 kilometrów. Około, no. Tak jak mówiłem wcześniej, wysłałem na tę 500-kę 30 gołębi, także... To są wszystkie, które miałeś? Nie, mniej to jest zdecydowanie. Nie, to jest zdecydowanie mniej, no bo gołębiami zacząłem ponad 80, 80 kilka. Dwa gołębie po drugim locie wycofałem. Krzysiu jeszcze nie ma, bo bym... Nie, bo właśnie tak patrzę, cień tutaj przeleciał. Dwa gołębie wycofałem, roczne trochę przelatywały zmęczone. Wymieniłem się tam z jednym z kolegów z oddziału Malbork. Skoro one na 100 km przelatywały zmęczone, to im podziękowałem.
Sezon o oddziale Kociewie bardzo udany mamy. Początek dzisiaj mamy szósty lot. Sezon mieliśmy bardzo udany. Pierwsze cztery loty, to co lot było, wkładaliśmy więcej. Zaczęliśmy od 4700 gołębi, a czwarty lot mieliśmy 4900 tam z haczykiem. Czyli strat nie było, a wręcz hodowcy się zdecydowali, żeby to, co mieli schowane, wydobyć. Tutaj jest u nas jednak taka dość duża roztropność w naszym oddziale, bo tych strat w sumie, jestem już teraz ponad 30 lat hodowcą, to umiemy jakoś wyciągać wnioski z naszych porażek. To procentuje właśnie. I to procentuje. Mamy doświadczonych hodowców w oddziale, ci młodzi ludzie się uczą i także nie dajemy na pałę całego stada i potem przychodzi kilka gołębi i trzeba to przerwać i tak dalej, jak jest tam wśród moich znajomych. Tutaj teraz sezon lotowy, który zacząłeś w tym roku, to jest, mówisz, że tutaj dla oddziału jest udany, a jak tobie idzie? Który jesteś? Ja w sumie jestem piąty. Zacząłem chyba od 8 miejsca. Tam sukcesywnie chyba byłem szósty czy któryś. Po czwartym locie byłem trzeci. Na piątym locie spadłem na piątą pozycję. Tam wszystko jest po przecinku generalnie. Są małe różnice punktowe między tutaj hodowcami. Przypomnijmy jeszcze tylko, bo tutaj w oddziale Starogard Gdański Kociewie jest bardzo silna konkurencja. Jest tutaj was ponad 100. Lotuje około 90 hodowców, kilka, może lotuje ponad 100, ale u nas niektórzy latają, powiedzmy, bez zegara, mają do tego prawo, stąd... Mniej gołębi jest, mniej hodowców ocenianych, klasyfikowanych. Jest tak, hodowców jest naprawdę silnych, bardzo dużo. Ciężko tutaj złapać dla porównania poziomu. Nie chciałbym tutaj temu hodowcy absolutnie żadnej krzywdy robić, bo naprawdę to jest bardzo dobry hodowca. Latał u nas kolega Jarek Wocka. Był takim hodowcą około 10 miejsca, miał tam jakieś swoje sukcesy, ale przeprowadził się do Malborga 2 lata temu i w zeszłym roku był chyba 30 hodowcą w Polsce w kategorii A. Także widzimy, jaka jest ogromna konkurencja, jak ciężko zrobić w naszym... Też jeszcze umiejscowienie gołębnika odgrywa dużą rolę. To prawda, jak najbardziej, bo troszeczkę na dalszym, ale Jarek ma dobre gołębie, dba o gołębie i pokazuje, że przy odrobinie słabszej konkurencji można zaistnieć w okręgu. Ja myślę, że to się kolega Jarek nie obrazi, obrażą się ci z oddziału Malbork. Nie, ja żartuję. Tylko ja tu chcę pokazać, że co robi silna konkurencja. Tak, ona wymusza po prostu zwiększenie poziomu po prostu. Wymusza i wtedy ciężej, powiedzmy, na tych listach okręgowych czy ogólnopolskich wręcz zaistnieć. Nie? A jak się idzie do oddziału, gdzie ta konkurencja jest odrobinę słabsza, nazwijmy to, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy w rozmowie z Krzysiem na temat Andrzeja Gozika, tych jego karm, tego jego programu karmienia. Że właśnie mieliśmy ABC karmienia, które w tym roku tak postanowiliśmy kolegom pomóc, tym, którzy po prostu nie wiedzą do końca, jak stosować, w jaki sposób podawać, jak dawkować, czy nawet w ogóle po prostu jak przygotować karmę, to tutaj wspólnie z kolegą Andrzejem Głazikiem pokazywaliśmy na filmach, tutaj też notabene w sklepie, tutaj właśnie zobaczmy, tutaj sklep się mieści kolegi Andrzeja, tam też i karma Prima, jest produkty firmy Prima, ale nie tylko, bo jest też wiele innych produktów, gdzie rozmawialiśmy, że takie informacje właśnie są bardzo pomocne. Tutaj jak patrzę ciągle ten cień, ale to wrony latają na razie tylko. Trzeba zobaczyć, żeby nie przeoczyć przylotu. Ale może takie czarne przylecą, bo dwa czarne zostały włożone, podobne na wrona. A właśnie jeszcze jedna rzecz o tych gołębiach, o których tutaj rozmawiamy, to kolega... Przepraszam. Jednym zdaniem dokończmy ten temat, jednak ta wiedza jest różna naprawdę w naszym środowisku gołębiarskim. Akurat u nas, w naszym oddziale, jest ona naprawdę na wysokim poziomie i stąd sukcesy naszych hodowców, jak gdzieś wyprowadzą się z naszego terenu, są od razu duże. Tutaj przypomnijmy jeszcze, że w zeszłym roku, kiedy byliśmy u kolegi Andrzeja, spotkaliśmy kiedyś tutaj po locie kolegę Tadeusza Bańko, który tutaj przyszedł i wtedy dokonywaliśmy nawet takiego Andrzej, właśnie oględzin o stanu zdrowia, oceny gołębia niejako, ale nie takiego oceny na zasadzie standardu czy coś, tylko takiego zwykłego, czy po prostu kondycję ma dobrą, czy nie jest chory, czy się nadaje do lotów. I
tutaj właśnie kolega Andrzej nam wtedy pokazywał, dlatego odsyłamy wszystkich do takich mniej więcej tych filmów, które wcześniej nagrywaliśmy, że można sobie tutaj coś wyedukować. Natomiast dzisiaj tutaj kolegi nie mamy, Tadeusza Bańko, ale możemy się kolegę Andrzeja zapytać, jak tam, czy na jakieś nowości może są odnośnie takiej oceny stanu zdrowia, które tutaj wprowadzasz, czy może coś, jakieś doświadczenia nowe nabyte? Ja myślę, że te filmy dzięki tutaj Krzysztofowi zyskały naprawdę ogromną popularność i dla mnie najważniejsze jest to, że jak hodowca dzwoni z zamówieniem, ze zwyczajnym pytaniem, czasami też jest dużo tych pytań, czasami wręcz troszkę męczących koledzy, bo czasami pytacie się o takie tam, no dla mnie bzdety, no dla was to może są jakieś ważne rzeczy. Dla mnie to jest przyjemne, jak w czasie wkładania rozmawiacie na temat tych opinii, tych poglądów, które ja tam wymieniałem w tych moich filmikach, jak ocenić formę gołębia, jak ocenić zdrowie gołębia, dyskutujecie. To znaczy, że te filmy się przydały. Przede wszystkim te informacje, które z nich płyną. Te informacje się przydały i widać, przyniosły to jakieś efekty pozytywne. A co do kolegi Tadeusza Bańko, Tadeusz lata w tym roku bardzo dobrze. To wyżej od ciebie jest w oddziale? Nie. Tadeusz na razie jest troszeczkę dalej, ale niedaleko, lata dobrze, bardzo dobrze. Generalnie leżymy w linii właśnie. Właśnie tutaj popatrzmy, o to tam jest tak gdzieś. O. Tak, Tadeusz tak, mniej więcej. Około 300 metrów, 400 metrów ode mnie bliżej, ale leży w najwyższym punkcie, ma gołębie w najwyższym punkcie na ogródkach działkowych w Starogardzie. On dokładnie widzi, jak gołębie wlatują do Starogardu. No, o tyle dobrze, że lotuje jeszcze tam z jednym kolegą, sąsiadem, z Grzegorzem. We dwójkę zawsze się raźniej czeka. Tak. Tutaj jeszcze pokażmy, nim zaczniemy zaraz tutaj opowiadać jeszcze o innych rzeczach, które tutaj z kolegą chcemy Andrzejem poruszyć, ale zobaczmy tutaj, u kolegi Andrzeja od ostatniego roku się nic nie zmieniło praktycznie. Wloty tutaj, tak jak widzimy, są dwa. O, tutaj po prawej stronie i po lewej, tam głębiej troszeczkę. Zobaczmy tutaj, tak jak mówił kolega Andrzej, jest ciężko troszeczkę zobaczyć gołębie, które przylatują, bo mamy obstawione budynkami, no ale one w swoim czasie, jak przylecą, to już je tutaj będziemy widzieć. Dzisiaj też zobaczmy, mamy niebo lekko zachmurzone, nie są to takie chmury kłębiaste, jakie wczoraj były tam u kolegi Rafała Weltrowskiego w Czersku. O, popatrzmy, tutaj no, za plecami mamy słońce. O, tu. Jeżeli bo tu Krzysiek mówi, że troszeczkę jednak się zmieniło. Aha, zamknąłeś, tu widzę ten jeden, ten. Te dachu, okna były. A ty o samej górze mówisz? A ja tutaj o wlotach mówiłem tylko. Koledzy, troszeczkę tam się pozmieniało, bo na tylnej ścianie gołębnika miałem wełnę mineralną, że dach jest podbity deską, a na tylnej ścianie, żeby powiedzmy nie było zmian temperatur, miałem wełnę mineralną i myślę, że to im chyba też przeszkadzała ta wełna. Zdjąłem te dwie warstwy wełny. I co, masz teraz gołą ścianę? Mam gołę, pod sufit jest, sufit na dachu, to są deski. Aha. I ja myślę, że one bardziej... Ale tylko naturalne, czy pomalowane, czymś nie? Naturalne. Naturalne. Ja wam powiem, kiedyś moja żona była, to są lata, 120 lat temu, chciałem być przedstawicielem firmy Renflida czy Baxa, pojechała do Niemczek. Kiedyś miał, jak wszyscy pamiętacie, ci handlowcy przede wszystkim wiedzą, że monopol miał jeden pan z Opola, a dwóch braci, to nie chcieli rozmawiać nawet, ale była w kilku gołębnikach i mówi: Andrzej, tam jest wszędzie drewno, gołe drewno. To jest tam też... nawet nie ma pomalowane, mówi, wapnem. I to Andrzej. Od lat jest, nie ma wapna, też czasami się dziwię, jak ktoś mówi, ja pomaluję sobie wapnem. Nie ma nic gorszego, koledzy, jak coś, pomalowanie gołębnika, desek wapnem. U mnie mam takiego pięknego koguta, widzimy skąd wiatr wieje. Tak, to tam u góry. Północno-wschodni, tak leciutko, generalnie on jest wschodni, jak się odwraca w naszą stronę, to leciutko z północy wieje. Także nie, no deski są wszystko naturalne. Jedno co zrobiłem, to po drugim czy po trzecim locie wydmuchałem cały gołębnik. Po prostu, żeby się wszelkiego rodzaju pyłów pozbyć, tak? Mam sprężarkę, zostało mi jeszcze po stolarni. Dobrze, Krzysiek, że jej nie kupiłeś. Zostanie, ja mam dwie, to... Zostanie, ja mam dwie, także... Muszę powiedzieć, że tak... To jest dobre... Zapamiętam to na długo, bo tak, chyba... Tak się wziąłem, mówię, zobaczę, bo kiedyś ta sprężarka mi troszkę oleju wydobywała. Wziąłem się za tą robotę i ten...
chyba robiłem to ze 3 godziny gołębie na zewnątrz, ale wam powiem, że ja wieczorem dostałem gorączkę. Pomimo tego, że miałem maskę na twarzy, okulary, jak tyle tego kurzu się tam nałykałem, dostałem gorączkę. Także się nie ma co dziwić, koledzy. To jest tak zwany ten syndrom płucochorowcy drobiu. To jest, to się dokładnie objaw jest taki, jak, o jakim mówisz. My tu tak patrzymy cały czas, bo tu cienie na dole. Siądziemy sobie. Coraz większe słońce. Tak. Także jeżeli ktokolwiek ma z was możliwość sprężarki użyć, żeby wydmuchać z gołębnika. Sprężarka, koledzy, to jest super sprawa. Żeby jakiś czas wyczyścić. Wydmuchać, nie ma gołębi, zobaczymy, bo telefon troszkę mam przyciszony. No, bo czekamy na gołębie właśnie, to już tak pomału, jest około godziny 10, tak Andrzej? To one są już... Tutaj, nie wiem czy... Dziesiąta jest już? Dziesiąta, zobacz. Jest 9:55. Kolega Bańko Tadeusz 4 dzwonił. Zobaczymy, bo tu są dwa telefony z Polski, to nie, ale zobaczymy, nasz kolega tutaj. Andrzej, Tadeusz, przepraszam. Ja może przejdę sobie, zobaczę jeszcze, bo pokażę. Pokażę tutaj, zobaczmy woliera, gdzie kolega Andrzej miał te gołębie, które mieliśmy na sprzedaż. On tutaj trzyma te rozpłodowe niektóre. Także tu widzimy, o, popatrzymy, bo mogą już się gołębie jakieś pojawić. No. Teraz będziemy wiedzieć, czy u kolegi Tadeusza też coś jest. Zobaczmy zegar typu Benzing Top. O, przygotowany. 9:55, nie ma na razie nic. Tadeusz, co ma jakieś? Nie? Nie, nie ma jeszcze. Czyli widzimy, kolega Tadeusz jeszcze nie ma. Także tutaj zobaczmy. Czekaliśmy, doczekaliśmy się, tam przyleciał gołąb. No trochę nas zaskoczył, kurczę, ale tam jest już, zaraz zobaczymy tutaj na tym, co to jest za gołąb niebieski chyba, nie? Tu mamy go. Widzimy, pierwszy gołąb się pojawił, to jest, no kurde, ja go tu, PL074-11-041, tak? Boże, Krzysiek, tak. 11-041, to jest dwuletni? Dwuletni samczyk. Tak. Dwuletni samczyk. No to już jest dobrze. Godzina, która jest, Andrzej, zobacz, zerknij, o której przyleciał pierwszy. 10:54. Dosłownie, co dopiero skończyliśmy nagrywanie tego informacji o planie lotowania tutaj kolegi Andrzeja. Gołąb przyleciał, ale siadł od razu błyskawicznie. Zmęczony, tak. O, czekamy, może zaraz się następne pojawią. Ale nikt nie sygnalizował jeszcze żadnego przylotu, że doszło. A tu jest 18 km, kolega jeden wcześniej jest, on z reguły nam informował. No nie ma sygnału od niego, zadzwonię do... Sobie zobaczymy, popatrzmy. Teraz jest akurat taka pogoda, że nie ma nic wiatru praktycznie. Zero wiatru. Się zrobiła taka flauta, jak to mówią marynarze, osoby związane z morzem, z pływaniem. Ci, co żeglowali, to wiedzą, o co chodzi. O. Nie będziemy na razie wchodzić, ale później może pod koniec zobaczymy, w jakiej kondycji, ale to na pewno duży wysiłek, bo czyli jak przyleciał, o której godzinie mówiliśmy? 10:54. To jest ile? 5 godzin? 5:40? Coś takiego, no. 5:40. 6 godzin, a odległość 300 ileś kilometrów? 350, tak? Czyli widzimy, że wysiłek duży, ale to w takich warunkach atmosferycznych nie ma się czemu dziwić. O. Jeszcze Andrzej, zadam ci pytanie, bo mówiliśmy o tym, za ile razy jesteśmy. Zawsze się pytamy, z jakich to gołębi są. Ten samiec, który teraz przyleciał pierwszy? Ten samczyk jest po samcu. O, tu będziemy Jacek, zaraz rozmawiać. Będziemy słyszeć. Ja mam jednego. Wczoraj byliśmy u kolegi Weltrowskiego, tam on też dostał szybko gołębia jednego. On wyprzedził tam u niego gołębie chyba 8-9 minut. Tu ma kolega Jacek? Nie. Nie ma na razie jeszcze. Dzwoniłem właśnie do kolegi Jacka z Kulczewskiego. To jest w Kaliskach, tam blisko mnie. W Kaliskach Jacek w sumie... No bliżej, 20 km prawie, 18. No, notuję dobrze, tydzień temu miał pierwszą nagrodę w naszym oddziale. Najbliższy pomiar w sumie. Najbliższy pomiar, tam były pierwsze dwa gołębie. Krzysiek zawsze zadaje pytanie, czy coś się sprowadziło. Tak, w tym roku sprowadziłem 3 młode, między innymi jednego właśnie od Jacka Skurczewskiego, mojego kolegi.
Wymieniłem się. Tu Magda, no weź Magda, przejdź spokojnie, nie bój się. Magda tutaj chodzi, pranie, wiesza. Przepraszam, że przerwę, bo żeby ktoś nie wiedział, to pani, która te losy zawsze ciągnie. W zeszłym roku podarowałem Jackowi gołębia. Gołąb wyszedł na dach, mieszka w takich lasach, jaszczur nadleciał, przepadł. Jacek wychował mi młodego po tej samej parze, co teraz tydzień temu był pierwszy gołąb w oddziele. I drugiego gołębia ściągnąłem od Piotra Tuchlina, gołąb. Ledwie 2-3 minuty minęło, nie ma nic. No będziemy czekać, od czekać. Piotra Tuchlina po gołębiu... Rika Kustersa, on tam miał dużo? Nie, to jest gołąb włoskie, takie ma włoskie imię ten gołąb. To jest od Van Dijk'a. Van Dijk kupił gołębia od Leo Horemansa, a Piotr kupił... DiCaprio. Od DiCaprio. Od DiCaprio, to ma go Van de Nabele teraz. Tak. I tutaj z tego gołębia dostałem pięknego gołębia od Piotra. 3 maja pojechałem sobie w taki objazd. Przy sklepie, jeszcze ma sklep na podwórku, to jesteś jak ten, brzydko mówiąc, pies uwiązany do podwórka. 3 maja nie było klientów, pojechałem do jednego kolegi, do drugiego, to przywiozłem kilka gołębi. A ten gołąb jest tak, już mówię, samczyk jest od Krzysia Pietrasa z gołębi Rothofa, a samiczka jest tutaj moja nakrapiana od Alego Johna ze Czczewa, z tych gołębi holenderskich. To są słynna hodowla holenderska, ojciec z synem. Krzysiu, oświeć mnie. Nie pamiętam, musiałbym coś... To są te moje nakrapiane gołębie z takimi strzałkami, moja taka super rozpłynęła. Engelsy? Nie. Nie, ojciec z synem. No, bo to tak, nie, ale to już tam... To jest taka jedna chyba z najsłynniejszych holenderskich firm. Oni mieli chyba jednej najwięcej gołębi na olimpiadzie. David Turner, nie. Ja nie kojarzę teraz w tej chwili akurat, ale się to przypomnie, tu mówię, to będziemy rozmawiać. I tu jest ten gołąb z takiego połączenia. Gołąb nie był, był ładnie okrągły, ale nie był zatypowany do dziesiątki, do tych typów. To typowałeś zapewne te gołębie, które się wcześniej sprawdziły, bo na wcześniejszych lotach jakie ci się sprawdzały? Podobnie jak w latach poprzednich? Nie, no tutaj trzeba powiedzieć koledzy jedną rzecz taką znamienną. Wycofałem ponad 10 gołębi. Z lotów? Tak. Z jakich powodów? Żeby oszczędzić je niejako? Tak, żeby się odkuć, odbudować się. Wycofany został mój gołąb 4012. W zeszłym roku dwie pierwsze nagrody. To jest syn tej pary. Od samicy, od łepuchów. I od Dudy. Od Wyszka Dudy, Dudy, tak. Tak, ten gołąb dopiero ma w tym roku 4 lata i już został wycofany. Zostały wycofane dwie. Ale z tego połączenia to się gołębie sprawdzają, tak jak mówiliśmy. Muszę wam powiedzieć, w zeszłym roku miałem jednego młódka. Po tej parze po tygodniu przyleciał. Wczoraj o 21.00 siedziałem, było tak cieplutko. Patrzę, leci gołąb i to on. Także to są też twarde gołębie, roczny ptaszek. Samiczka 7 dni siedziała na jajkach i czekała. Muszę wam powiedzieć, że pozostałe gołębie wysunąłem z gołębnika, żeby one się tam zaaklimatyzowały, to ona go goniła. Nie poznała swojego męża, samca. Skleroza. Tak. Boże, co za kobiety. Tak. Ale dzisiaj już było po nocy wspólnej, już było wszystko dobrze. Czas mija. Tutaj widzę tak, właśnie tutaj my tu rozmawiamy, ale tutaj przejdziemy może tutaj z tej strony jeszcze zobaczmy. Tak, to jest łatwiej nam tutaj i filmować, i oglądać nawet, ale na razie nic nie widać. O, tutaj, ale to czyjeś? Nie, to są tylko takie statko. Tutaj przylatuje, ale to jest czyjeś, ktoś wypuścił tam sobie. O, tutaj natomiast czekamy. Jest jeden gołąb. Przypomnijmy, na lot ile dałeś gołębi? 30. 30. Mamy jednego. 17 samców, 17 samiczek, 13 samców. A zostało ile w gołębniku twoich jeszcze? W gołębniku zostało około 40. A roczne zostawiłeś, czy wysłałeś raczej te... Dwie samiczki roczne. Ale wysłałeś na lot? Tak, dwie samiczki roczne. Jedna... Czyli zostawiłeś większość rocznych? No, zostawiłem większość gołębi przede wszystkim. No, loty nie polegają na tym, żeby wsadzić gołębie na jeden lot. I stracić. To jest właśnie to doświadczenie 30-paroletnie. W hodowli gołębi pocztowej. Loty na tym nie polegają, koledzy. Kiedyś może włożyłbym na żywioł, dzisiaj po tych porażkach życiowych w gołębiach człowiek już jest bardziej, coś... hodowca jest bardziej doświadczony. O. No i będziemy czekać właśnie, oczywiście. O kurde, przyleciał z kierunku, leciał, siadł od razu, żadnego kołowania, nic, od razu wleciał. Wiesz jaki to jest?
Poznałeś czy nie? Zobaczymy. 4-letni, 4098. Z tych samych gołębi? Po tym samym ojcu. Po tym samym ojcu? Też od Krzyśka Pietrasa? Tak, tutaj tak. Generalnie po tym samym ojcu. Idzie tam jakiś gołąb do miasta. Tak, tam widzimy. A ta samiczka, o której nie mogę sobie przypomnieć, to jest gołębi Berkerk. Aha, Berkerk, ja wiem, Stradivarius olimpijczyk taki tam jest. Tak, tak, znana tak, hodowla, tak. Bardzo drogie gołębie, rzadkie przede wszystkim u nas są. Berkerk chyba ma faktycznie, jeżeli chodzi o Holendrów, najwięcej olimpijczyków w skali całej Holandii. Te gołębie w Polsce jeszcze miał, pamiętam, Tomasz Kaczmarczyk. Kaczmarczyk, też hodowca bardzo utytułowany. Przodownik polski, wicemistrz chyba bodaj, nie pamiętam, ale na pewno w czołówce gdzieś był. Trzeci, czwarty w Polsce, coś takiego, Tomek z Kielc. Obydwa przyleciały jakby troszkę przepchnięte. Tak, tak, bo z innego kierunku, nie? Tak, tak. Tak, widzimy. Przyleciały właśnie z tej strony, a powinny z tej tutaj przylecieć. Może omijają jakieś burze czy deszcze, nie? No zobaczymy, zobaczymy. Na razie nikt nie sygnalizuje. Ile minut po tym one przyleciały, ten drugi był? Popatrzymy sobie, czas przylotu, teraz mamy 11.07, czyli to 11.06 powiedzmy, on był 6.30, no będziemy patrzeć. To było, ale tak, w międzyczasie były telefony, dzwonił kolega z oddziału końskie, to mają na tą chwilę, to była godzina 10, to mogą mieć około... Oni 6. też przełożyli loty, nie? Nie. Planowane mieli? Wczoraj lecieli 500 i mówił, dostali bombkę. Aha, wczoraj. Ja mówię, co to znaczy bombka? U nas tak się nie mówi. No mają 30% gołębi. No. 30. Konkurs oczywiście nie był wykorzystany wczoraj. Miejmy nadzieję, no widzę, że gołębie są zmęczone. Dwa dni w kabinie zrobiły swoje i miejmy nadzieję, że u nas nie będzie jakichś takich strat. Aha. No, cały czas czekamy. Ten upał jednak daje się we znaki. My tutaj się raczymy sokiem z granaty. Tak. Niestety gołębiom nie można go podesłać. A też barów po drodze nie mają żadnego. Dobra, i czekamy dalej. Na gołębie, ale w międzyczasie sobie możemy zobaczyć, to jest ojciec tych gołębi dwóch, tak? Które przyleciały tak, pierwsze? To jest ojciec tych dwóch gołębi. Pokażmy, którego roku to jest jeszcze. To jest jak Krzysiek. 2010 rok, 066, 86, 54. Rok, 6-letni gołąb. To jest tak. Dał kilka dobrych gołębi. Tak jak mówiłem, to jest gołąb Rothop. Z nim była taka historia, gołąb plotowany u Krzysia Pietrasa, bardzo młody gołąb, trzy konkursy i na czwartym locie wylądował w Elblągu. I mój kolega serdeczny przyniósł tego gołębia i mówi, to jest wasz gołąb. Zadzwoniłem do Krzysia, Krzysiek mówi, że go nie chce. I ten gołąb od kilku lat już jest u mnie. Nie? Rodowód ci jakiś dostarczył, czy nie? Nie, ja koledzy nie mam głowy ani do rodowodów, nawet czasami kartek nie biorę. Dla mnie istotną rzeczą jest gołąb. Ale też pochodzenie jest ważne. Pochodzenie jest dzisiaj ważne, jest dużo, dużo takich hodowców, którzy chcą mieć te papiery. Ale dla mnie osobiście na pierwszym miejscu jest gołąb. Nie? Także tu jest gołąb od kolegi Krzysztofa. I on z dwoma samicami różnymi miał tamte, tak? On był, tak, te akurat gołębie są z dwoma różnymi samicami. Ten pierwszy dwuletni gołąb to był z tą samicą Berkerk. W zeszłym roku była młoda gołębica, wywiozły młode na trening w czasie tygodnia. I gołąb zameldował się, jeden nie wrócił, zameldował się gdzieś tam koło brzegu. Taki ładny gołąb, go nie ma, przylatuje w sobotę z kartką. Zostawiłem go w domu, za tydzień poleciał. Nie wiem, czy dałem go na lot, pewnie poleciał do koło brzegu. Hodowca już nie odbierał telefonu. Także taki przypadek. O, to mamy tego samczyka. O. Gołąb jest już, ten przyleciał z kierunku, tak jakby, ale widzimy go, wiatr znosi, że aż siadł na tej wolierze. No, widzimy, przelatuje sobie on. No. Też samczyk, nie? Dwuletni, będziemy widzieć, numer ma
065, 14 rok, 36, 36. Tutaj... Wcześniej telefon na bliższym kilometrażu, gdzieś 12 km bliżej. Tu w Radziejewie, tak? W Radziejewie, to nic wam koledzy nie mówią. Powie połowie, to jest pod Starogardem Gdańskim. Tankowie mają trzy. Trzy, tutaj... Tutaj dosłownie skończyliśmy rozmowę. I akurat nam tu też doleciał gołąb. Tak, tak. I ten właśnie przyleciał z kierunku, tak jakby ten. Ten przyleciał tak jakby tak, bo te dwa pierwsze przyleciały bardziej tutaj. Z boku. Z boku. Czyli generalnie jakieś pojedyncze gołębie dochodzą. Się pokazały. No. To jest troszeczkę problem. Czyste. Czekamy na następnego. Akurat kolega wyjeżdżał samochodem i nam jeden gołąb. Uciekł, to czwartego gołębia mamy, to jest z którego roku? 2014. Gołąb jest i 11008. No tak doleciał, że go nawet nie było widać. Pierwsza samiczka, tak? To jest pierwsza samiczka. Musimy patrzeć, bo tak siadła, ale chyba z tamtym drugim wlotem weszła, co? Nie, tam nie mogła. Nie? Kurde, bo tu... Odbić się mogą, ale wejść nie mogą. Aha, dobrze. Tak, to będziemy patrzeć, a my sobie tutaj zobaczymy, może tutaj coś jeszcze doleci. No na razie nie ma nic. W kierunku przyleciał. No, no tutaj widzimy, siada sobie zmęczony, zobaczmy, jest bardzo. Zobaczmy, jaki to jest ogromny wysiłek. O, zobaczmy, patrz, zobacz, widziałeś? To jest ogromny wysiłek, naprawdę dzisiaj. O, ale siad, wchodzi, zobaczmy, skrzydła opuszczone bardzo ma. To jest trochę dom większy. Dlatego mówię, jak ta masa przeszkadzała. No, czekaj, zobaczmy, O, odbiło go? Odbiło chyba. Tak, z 12 roku, końcówka 40-43. Jest następny. O, jest tu też. Też widzimy, bardzo zmęczone. Tu 6 już będzie, 6. To najbardziej boli po prostu, jak te gołębie są takie zmęczone. No, a przed nimi 500 już w niedzielę kolejną. Czyli w sobotę już będą... O, i przylatują teraz. I z kierunku te przyleciały obydwa, nie? Te ostatnie z kierunku, Andrzej, przychodzą już, nie? Z kierunku generalnie powinny przyjść tu. Ale te tak przyszły trochę. No jest taki kierunek dla nich, nie? No tam zobaczmy, jest w głębi, tam widać taką brzozę. Brzozę, zobaczmy, wiatr wieje, one też muszą z tym wiatrem tutaj walczyć. No to mewa niestety, o mewa. Tak. Powiedzmy, że tak jak mówiłem wcześniej, no człowiek stara się zrobić dla tych gołębi wszystko, co tylko można. A pomimo tej pracy włożonej, tych wszystkich produktów, które przygotowują w gołębie, one są i tak jeszcze zmęczone. No, ale to jest też, też sytuacja taka trochę dla nich inna, bo planowane było wypuszczenie wczoraj i one też trzeba zrozumieć, to dwa dni w koszu, to dwa dni, ponad dwa dni, jeden ten dzień więcej przetrzymane, to też odbija się na kondycji przecież. No, tak, ale jednak to zmęczenie już jest naprawdę za duże dla tego gołębia. Także starajcie się robić wszystko, co tylko możliwe, żeby tym gołębiom ulżyć. O, tutaj jest lot znowu w niedzielę, tak? Czyli w sobotę koszowanie? Zostały, w sumie widzicie, jeszcze nie mówiliśmy o tym magnezie, bo na karmę jeszcze idzie magnez dodatkowo z firmy Bax. A pomimo tego, te skurcze, to jest troszeczkę brak magnezu. One te nóżki mają podkurczone i tego fruwania, tego lotu, tego zmęczenia. I dlatego brak magnezu, to się ten gołąb przewraca nam na wylocie. Nie? O, mamy kolejnego. Tu. To jest mewa. A mewa, kurde, tak ładnie podpikowała, ja w pierwszej chwili jak gołąb wyglądała. Nie. Dobrze. Co tu? A tutaj może dokończymy. Teraz jest, tak, tak, leci. Dwa na... Nie, to mewy znowu tu. Tam, widzę, tam jest. To nie sądzę. Nie. On nie jest jednak. Nie, to nie. On leciał tak. Mamy, koledzy, dla was taką... Krzysiu, filmujesz? Tak, tak. Filmujesz, jeżeli to tak... W związku z tym, że ten pierwszy gołąb, który się odbił, i ten drugi były po tym samym ojcu. Co, kolega ma tutaj dwa gołębie. Po tym Rothoffie tu są dwa gołębie,
młodziutkie w gnieździe. Dam je na licytację do Krzysztofa. Tutaj na stronę do nas. Na stronę naszegołębie.pl. Rodowody im zaraz uzupełnimy wszystkie. Andrzej do tego nie przywiązuje tak jak mój uwagi, ale my wiemy, bo te gołębie od kolegi Krzysztofa Pietrasa to są gołębie też, które pochodziły z tego, co tutaj rozmawialiśmy, z gołębi Andrzeja Rothofta, który miał w swojej hodowli kolega Maciej Włudzik. Tak, także my rodowody tych gołębi mamy. To nie jest tak, że tych dokumentacji nie ma. Ona jest po prostu tylko do dokładnego opisania. O. Tak, tutaj jeżeli chodzi o matkę tego pierwszego gołębia, to tak jak mówiłem, to jest Berker, to jest rodowód. Ona pochodzi z, tak jak mówiłem, ta matka pochodzi z, wyhodowana jest po bracie i po siostrze. Taki inbred. Tak, to jest taki inbred. A ten samczyk to jest faktycznie tutaj z gołębi troszeczkę dalszej od, jest następny gołąb. O jest, o właśnie, my tu rozmawialiśmy, siad, tak, tak. Widzimy, niebieski. Niebieska samica. Czarnych nie ma? Czarnych nie, czarnych nie ma. Nie, nie, znaczy zapomniałem o czarnych. No właśnie. Nie były koledzy. To siódmy będzie chyba, nie? O, słyszymy odbity. Siódmy albo ósmy, zaraz zobaczymy. W sumie nam jeden tylko. Czekaj, czekaj, idzie następny, nie. Kurde, one tak się tam, te mewy tam... Ósmy. Ósmy to jest już. Pojedyncze gołębie, koledzy tutaj lecą na miasto, ale naprawdę tak. Pojedyncze sztuki. Tak. To są koledzy tutaj, te gołębie, jeżeli chodzi o gołębie Rothofa, to są te gołębie, które teraz tam się składa. Jeden to ten chyba. Dwa są tutaj, ale nie wiadomo, czy ten to chyba będzie twój. Tak. Chociażby już teraz się cieszę, że w lepszej kondycji, chociaż tam już w sklepie. O, krąży tutaj. Gdzie on jest? O, jest. O, tu. Przyleciał. Ten chyba sobie spokojnie wachlował tymi skrzydłami, bo aż takiego zmęczenia takiego nie ma. Musimy chyba przykryć troszkę zegar, bo już ma jakiś słabszy sygnał. Tak. Dostaje zegar. Ciepło się dostaje, po prostu jest ciepło. I to po prostu przegrzanie powoduje też, że... Słabszy sygnał, słyszę. No. Dobrze. Kolega przykryje. Nic nie ukrywamy. O tak, tak, dobrze. Dokończę ten temat, koledzy, odnośnie tego Rothofa. Jeżeli chodzi o te gołębie Rothofa, tak jak mówił tutaj Krzysztof, a ja nie powiedziałem, że to są od kolegi Macieja Włudzika z Gdyni, to są te gołębie, które... Maciej Włudzik był wicemistrzem Polski w kategorii C. Miał bardzo dobry wynik, poniżej chyba około 30 i był wicemistrzem Polski. Z tego, co tam mówił do Krzysia Pietrasa, że tych gołębi jakby nie ma, tamtych jest tu następny. O, jest to. No, teraz przychodzą to. Już będzie 10 bodajże. On tam, o, widzimy tu, tak. Odbity i następny, o, patrz, Andrzej, widzisz? To nie twój? Patrz. I także chętnie, koledzy, te dwa gołąbuszki damy na dwa takie aukcję. Tam jeszcze wysoko, ale to ten sam chyba, co? No, zobaczmy. Tam wachluje, o, ten siada w międzyczasie. On już się odbił na tamtej antenie, tak jak kolega mówił, tam nie idzie wejść, tam tylko masz do odbijania, nie? No. Mam dwie anteny dzisiaj, teraz w tym roku wchodzą gołębie tylko jednym wylotem, ale skoro jest druga antena, to jest założona. Zachęcam do kupna tych dwóch młodych, bo to jest naprawdę dobra linia gołębi. No to widzieliśmy. Dwa pierwsze w takich warunkach. Gołębica czteroletnia, ona dwa lata temu była w młodej... Jest następny? Nie, kurczę, to znowu mewa, no ja cię kręcę. No. Zmyla. Krzysiu jest przegrzany, ta gołębica. Tak, tak. O, teraz jest gołębica. Oje, no jest. Płowy taki, co? Czerwony. Czerwona samiczka, gołębica. Koledzy... Gdzie ona poszła? Dobry gołębi, ja tak czekam, myślę, że... Te czarne? Nie, ja czekam, kiedy ona wreszcie odpali na tych pincetkach, maratonach, bo to jest... O, słyszymy, odbita. Takie znakomite pochodzenie na długi dystans. Czekam, kiedy ona odpali wreszcie te długie... Iloletnia ona jest? Dopiero dwuletnia. Dwuletnia. Ale jeszcze na razie nie odpaliła, wciąż czekam. No, czekam i wierzę. Zobaczymy. Także wracając do tych gołębi, żeby tutaj nie marudzić, dobre gołębie, zachęcam do kupna tych gołębi, będą u Krzysia wystawione, będą dzisiaj... One są za młode, chwilowo jeszcze są za troszeczkę za młode, jeszcze obrączek nie mają chyba nawet. Już właściwie powinni mieć obrączki, może od 7-8 dni. Bo one generalnie, one są w takich małych pałeczkach, także... My tu za parę dni przyjedziemy, pokażemy, zrobimy zdjęcie, rodowód, pochodzenie ich tam napiszemy, tak że będziemy mogli oglądać.
Patrzmy, że mamy już prawie ile? 13 gołębi? 13 czy 12? Pomału się do połowy zbliżamy. Ile tu jest ich? 11. 11. Jeszcze trochę. Przez 5 lotów 50% w konkursie. Z tych 5 lotów średnia moich gołębi to jeszcze jakby konkurs trwał. To chyba tak. Zobaczymy. Jeszcze brakuje 4 gołębi, żeby było 50%. Na pewno konkurs trwa, to jest pewne. Bo lot jest zbyt trudny. Trudny. Żeby, tak. No nic, czekamy. Będziemy cały czas czekać dalej. 12 ptaka. No raz. Teraz dopiero pokazało się 5 gołębi, idą ładnie z kierunku do miasta. Tak, bo tutaj nam cały czas patrzymy. My tutaj stoimy na schodach. Tutaj i żeby w cieniu troszeczkę być. Tak, na schodach domu mamy. Cwani jesteśmy, nie? Widok. I tam właśnie widzieliśmy. Cały czas przychodzą tam grupy gołębi. Tak. Tutaj wspólnie z oddziałem czczew jest wypuszczenie. I Kościerzyna jest wcześniej, ale czczew. To te czczewskie widzimy. To jest z miasta gdzieś od kogoś. Grudka, taka 5 gołębia, tak? To tylko jakieś pojedyncze, gołębie widać. No tu też u ciebie tylko dwa chyba obok siebie tak w sumie raz tylko przyszły. No, chyba trzy były takie. Trzy. No. Żeby razem, to nie, nie. To nie ma tego. Oddzielnie. Jeszcze może zwrócę się do moich klientów. Pamiętacie, koledzy, mamy ten naszą loterię. Gołębie młode dla moich klientów. To jest. Jest, tu zobacz. Wkrótce. Czekaj, zaraz, o, jest. Krzysiu, ty masz lepszy wzrok. Nie, wzrok, tylko akurat siedziałem, że za tej choinki wyleciał. O, i zobaczymy, o, siada sobie. Dwa, może, nie, jeden chyba, to jest ten jeden. Zobaczmy. Widzi. On tu gdzieś jest za domem chyba, nie? O nie, na dachu siedzi, o tam. Siada sobie teraz na tym drugim dachu siadł. Też ma, widzimy, opuszczone skrzydła. Nie, to samiczka, tak? O, i słyszymy odbita. 14 chyba to będzie już. Leciał gołąb na ten mojego kolegi, chyba Tadeusza Kuca. Na ten. A dokończę ten loterii właśnie. Już koledzy, rosną te młode pierwsze dla was. 7 sztuk. Także niebawem zrobimy losowanie. Podziękuję wam w ten sposób za to, że byliście moimi klientami. Tak jak 21 gołębi młodych będzie do rozlosowania, tak obiecałem, tak będzie. Pierwsze 7 wkrótce, następne powiedzmy jest tam rozpłód, rosną. Także będę sukcesywnie z wami tymi młodymi się dzielić. To popatrzymy jeszcze, ile jest gołębi. Pomału też ja będę się starał. Będziemy kończyć relację, już do połowy doszliśmy. Jest 13 gołębi. To jeszcze troszeczkę nam, dwóch dam brakuje do połowy. Ale też pomału będziemy się kończyć. Jeszcze posiedzimy chwilę, popatrzymy. Pojedziemy do Torunia teraz. Prosto praktycznie od kolegi Andrzeja. Będę dalej w Polskę. I będziemy się starali tutaj, ile się da, rozmawiać z kolegami, prezentować, jak wyglądają loty w tym roku. Zawsze to jest coś ciekawego, kiedy możemy sobie zobaczyć, jak koledzy w innych oddziałach lotują, jakie mają wyniki, jakie warunki, co stosują, co podają gołębiom, jak organizują loty. Jak przeżywają, jak... Tak, te emocje. No i mamy materiał, który w zimie, później kiedy jest brzydka pogoda, zimno, my możemy sobie wtedy siedzieć i oglądać przyloty gołębi. 14 gołąb. Słyszymy, widzimy kolega, o, siada. Z tych takich gołębi, które tu miałeś, to tylko jeden jest, jeden był czerwony, nie? Czerwony, wszystko niebieskie i nakrapiane. Czarnych nie ma. Nie, czarnych nie ma, to już nie chodzi o czarny, ale się uśmiecham, bo tu jest 4-letni samczyk po tej werkerki. Po tej samicy. Co była z tym pierwszym gołębiem? Tak. Ta sama samiczka, co była, co jest matką przy pierwszym gołębiu, nie? Czyli te kojarzenia, te linie się, powiedzmy, można powiedzieć, teraz akurat na tym locie sprawdziły. Jeszcze zapytamy te wcześniejsze takie, co gołębie mieliśmy w zeszłym roku, tutaj u ciebie obserwowaliśmy, też były od kolegi Andrzeja Dudy i braci Łepuch takie kojarzenie. Zbyszka. A przepraszam, Zbyszka Dudy, przepraszam. To i generalnie to tak, mój 4-letni jest wychowany, ale jest córka w powietrzu, chyba 11 razy. Jednego nie widzieliśmy. Ja się tutaj zajmowałem klientem, Krzychu... A nie, po prostu umknął nam. Zaraz jak
którego ma numer? Nie, to chyba nie ten. Jednego nam umknął. Jest w powietrzu chyba w locie dwuletnia samica, a pozostałe te dwa są wycofane gołębie. Także mówiłem, ponad 12 gołębi wycofałem i liczę na jakieś tam osiągnięcia wielkie w tym roku. Chciałbym odbudować starą linię tych moich Millerów, Szeleńców, Werbrugenów, które są znakomitymi gołębiami. Ty miałeś też Rica, takie z tych gołębi Rica i z tego właśnie... Tutaj chciałbym tego... Co ta była? 57-48, tak? To była najlepsza w B chyba, czy pół B to było? Ona była najlepsza w Polsce w kategorii gołębi rocznych. Jedna, druga C w okręgu gdańskim była druga, miała 5 z haczykiem zaledwie. Chciałbym się odbudować, dlatego wcale nie żałuję. Trzeba było wreszcie powiedzieć kiedyś stop i gołębie, po których można się odbudować, zostawiłem w domu, są w rozpłodzie. Chciałbym patrzeć na moje gołębie rozpłodowe, na moje lotniki. Jeden z takich błędów dużych hodowców, które popełniamy, to przynosimy tych gołębi takich mało sprawdzonych. Patrzymy na gołębie w rozpłodzie, niby dobrego pochodzenia, a sukcesów nie ma. A postawiłem w tym roku na moje gołębie, które się sprawdziły, które miały pierwsze nagrody. W roku ubiegłym miałem 4 pierwsze nagrody w oddziele i te wszystkie gołębie są w rozpłodzie. Osłabiłem się mocno, ale nie żałuję tego. Mam kilka ładnych młodych, wychowanych młodych. Nie mam dużo, nie chcę chować dużo młodych. W sumie jak dociągnę do 40, to będę optymistą, będę zadowolony, o tak powiem. Stawiam na moje gołębie i będziemy pomału kończyć, właśnie, bo mamy już 14 gołębi, czyli prawie połowę. Będziemy mogli na listach tutaj oddziału 074 Stargard Gdański Kociewie zobaczyć sobie te gołębie. Ja myślę, że ten pierwszy to może być nawet najlepszym w oddziale. Zobaczymy to wszystko. Zobaczymy. No, kolega na takim bliższym kilometrażu nie miał 17 kilometrów. Był gołąb, z tego co tutaj przez te telefony, był gołąb w podobnym czasie w zblewie, ale oni też mają... Bliżej, 10-12 kilometrów, tak? Tak. No zobaczymy. Także Krzysztof, dziękuję. Dziękujemy, ja też również dziękuję za relację tutaj i przede wszystkim dziękuję w imieniu hodowców. Tutaj ten program, o którym kolega mówił, według którego lotuje, na pewno będzie pomocny dla wielu hodowców, którzy, tak jak mówił, i tych młodszych, i tych starszych, też dla tych, którzy mają mniejsze, większe doświadczenie, bo zawsze czegoś nowego się możemy nauczyć. Także bardzo dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Ja wam też, koledzy, dziękuję. Dobry lot.